Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym odcinku rozpracujemy, no niemalże rozłożymy na części pierwsze, manewr zmiany pasa ruchu. No ale czy warto tak dogłębnie w to wnikać? Przecież mnie się wydaje, że wszyscy kierowcy potrafią to zrobić. Powinni potrafić. I właśnie dlatego będziemy to rozkładać na czynniki pierwsze, ponieważ no jest ten problem. No tak, tutaj było zagrożenie kolizją, użyłem sygnału dźwiękowego. Pewnie bez tego ten kierowca próbowałby wjechać pod maskę mojego samochodu. Brakło obserwacji albo przez źle ustawione lusterka, albo przez brak koncentracji. No i w ogóle gwałtownie próbował kierowca to uczynić. Od razu powiedzmy, że jednym z wymogów zmiany pasa ruchu jest wymóg zachowania szczególnej ostrożności. Najpierw, żeby dobrze zmienić pas ruchu, należy przygotować sam samochód. Oczywiście. Perfekcyjne ustawienie lusterek to jest podstawa do tego, żeby ta zmiana pasa ruchu przebiegła bez narażenia kogokolwiek na niebezpieczeństwo zajechania drogi. Poprawną zmianę pasa ruchu musimy zacząć na postoju. Tak, na postoju. W ramach przygotowania do jazdy, oprócz perfekcyjnego ustawienia fotela, musimy ustawić lusterka. Oba lusterka zewnętrzne i lusterko wewnętrzne. Wewnętrzne tak, żeby obejmowało obraz jakby odpowiednik tego, co jest w tylnej szybie, natomiast zewnętrzne w ten sposób, żeby mieć punkt odniesienia na pojeździe, powiedzmy klamkę, odrobinę boku pojazdu, ale odrobinkę. Tylko taki rys, żebyśmy nie ustawili go za szeroko, żeby coś pomiędzy lusterkiem a karoserią pojazdu się nie zmieściło. Czyli mamy punkt odniesienia na pojeździe, obrys samochodu, ale minimalną jego część, czy klamkę i jak najszerszy obraz zewnętrzny. Niezbyt wysoko, bo nie chcemy oglądać chmur ani nieba i niezbyt nisko, to byłoby dobre tylko do cofania. Neutralnie. I tak właściwie ustawione lusterka zapewnią nam bezpieczną zmianę pasa ruchu, pełny ogląd tego, co się dzieje obok pojazdu, a jednocześnie też pozwolą cofać. Jakbyśmy zrobili próbę z 10 różnymi samochodami, to bym udowodnił Państwu, że w 8 są ustawione lusterka nieprecyzyjnie. Zazwyczaj ustawiamy je troszkę zbyt wysoko, utrudniając sobie manewr cofania i zbyt na karoserię, zbyt mało szeroko. Zawężamy sobie w związku z tym obraz. Możemy tak doprowadzić do ewentualnego martwego punktu. No to jedziemy już z perfekcyjnie ustawionymi lusterkami i na co teraz należy zwrócić uwagę? No właśnie. Zaczynamy od tego, żeby pokazać, co robimy. Pamiętajmy, że mamy zawczasu i wyraźnie zasygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu. Oczywiście też zamiar zmiany kierunku jazdy, ale o tym w dzisiejszym programie nie będzie. No to spróbuję Państwu przybliżyć prawidłową zmianę pasa ruchu. Powiedzmy, że niebawem będziemy musieli skręcić w lewo. Więc cóż, kierunkowskaz zawczasu przygotowany. No i łagodnym łukiem na długiej drodze dochodzi do tej zmiany pasa ruchu. Jeżeli trzeba wyrobić sobie lukę, odjeżdżając trochę od aut, które są za nami, przyspieszamy. Jeżeli trzeba przepuścić pojazd, który jedzie za nami, troszkę zwalniamy. Musimy wybrać miejsce, w które chcemy wjechać. Oczywiście to się może w trakcie naszej jazdy zmienić. Ten plan możemy na bieżąco korygować, tak żeby wjechać płynnie. Zmieńmy teraz na prawy pas. Warunkiem wstępnym jest włączenie kierunkowskazu. Kierunkowskazem poinformujemy innych o naszym zamiarze. Nic jeszcze nie robimy, tylko włączamy kierunkowskaz. A potem, szukając tej luki, wyobrażając sobie, pomiędzy które pojazdy chcemy wjechać, dobieramy odpowiednią prędkość i wjeżdżamy na ten pas bez żadnych problemów. 100 na 100, proszę Państwa, to się musi udać. Oczywiście robimy to dynamicznie. Im mniejsza prędkość, tym trudniejsza zmiana. My musimy mieć pewną prędkość, musimy dobrać tą prędkość w zależności od możliwości powstania luki na pasie, na który chcemy wjechać, tak żeby nie zajechać drogi. Bo pamiętajmy oczywiście, że musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które na tym pasie się wcześniej znalazły, które tym pasem jechały. W przypadku zmiany takiego zlotu wjazdistego z dwóch pasów, prawego i lewego, jednocześnie na pas środkowy, pierwszeństwo ma ten, który wjeżdża z prawej strony, który zmienia z pasa
prawego na środkowy. To w kategorii najgorszy łobuz wygrywa kierowca busa z Warszawy. Tak, dodatkowo ma na samochodzie napisane coś o leczeniu wad słuchu i mimo mojego sygnału dźwiękowego jedzie, powiedziałbym, na żywca, przepraszam za określenie, po prostu wpycha się na zasadzie silniejszego, bez kierunkowskazu, wpycha się przede mnie, no cóż, tylko należy rozłożyć ręce. Prawa dżungli panują w naszym kraju? No i również bardzo nieelegancko zachowuje się kierowca Fiata Ducato, też z Warszawy. Może to taki warszawski styl jazdy? No jaki by nie był, jest zły. Zrobi sobie miejsce na siłę, że po prostu ja się powstrzymam, a on wjedzie. No nieładnie, po prostu nieładnie. To raczej nie problem w samym przeprowadzeniu manewru, tylko zwykłe chamstwo. To drugie miejsce w zawodach łobuz miesiąca możemy obsadzić kierowcą autobusu na Alejach w Krakowie. Ja bym mu dał może miejsce trzecie, no ale niech będzie. Kierowca postanowił po prostu szybko pozbyć się autobusu MPK, który jeszcze na przystanku stał, bo nie do końca wiemy, co chciał zrobić. Czy chciał przed niego wjechać na przystanek, czy też chciał jechać dalej. No ale przecież chyba nie pomyślał, raz, że ten autobus już ruszał. Po drugie, ja poruszam się na pasie, na który on chce wjechać. Znowu tak trochę prawym silniejszego. Nie jedziemy zbyt szybko, pewnie się tamten pohamuje, czyli ja w tym przypadku, a ja sobie wjadę, bo tak mi pasuje. Właśnie niektórzy z tych szczególnie ciężkich pojazdów jeżdżą na zasadzie, bo tak mi pasuje. I tak właśnie zachowuje się kierowca tego małego autobusiku, również w Krakowie. Tak, to kolejny przykład zajeżdżania drogi na zasadzie jestem większy, martw się ty, no ale jest to wymuszenie pierwszeństwa. Przypominam, że każde zmuszenie innego kierującego do zmiany pasa ruchu, zmiany kierunku jazdy, takiej ratunkowej, uciekającej z toru jazdy, czy zmuszenie do istotnej zmiany prędkości jest wymuszeniem pierwszeństwa. Zbyt późno włączony kierunkowskaz, zbyt szybka ta zmiana pasa ruchu. No to w myśl zasady duży może więcej postępuje też kierowca tego vana na rondzie grunwaldzkim w Krakowie, który no wjeżdża przed ciebie wyjątkowo brutalnie i to jeszcze po linii ciągłej. Brutalnie rzeczywiście, nie był tak duży jak tamte pojazdy, ale po prostu uznał, że nie będzie czekał w korku, tylko wykorzysta lukę, minimalną lukę, która stworzyła się, no ale po pierwsze tam była ciągła linia, no i w ogóle no zajeżdża drogę, ewidentnie zajeżdża mi drogę. No a tutaj bardzo niebezpieczna sytuacja, no przecież wielka ciężarówka i mała Skoda Fabia, która zresztą najpierw wjechała przed ciebie. Tak, najpierw nieco wjechała przede mnie, nie byłoby to jeszcze może bardzo mocno do napiętowania, ale ewidentnie zła zmiana pasa ruchu, pokażmy ją, nie tak się zmienia pasy ruchu, za późno kierunkowska, za mała przestrzeń, nie można się tak wpychać, no ale tutaj nie było zagrożenia wypadkowego, ale za chwilę jakby, jak Kuba Bogu, tak był Kubie, kierowca ciężarówki bezmyślnie, być może on go nawet nie widział, wepchnął się i dobrze się nic nie stało, że kierowca Fabii był czujny, bo to groziło wypadkiem, popatrzcie Państwo jeszcze raz, to naprawdę grozi wypadkiem, to może doprowadzić do tragedii, bo zderzenie z tak dużym pojazdem, no jest tym groźne dla mniejszych samochodów, choćby typu Fabia. Ci kierowcy zachowali się skandalicznie, no ale przynajmniej włączyli kierunkowskaz. A co z tymi, którzy w ogóle nie włączają? No to tacy drogowi macho. Oni nie potrzebują włączać, bo oni wszystko wiedzą lepiej. A po co mi kierunkowskazy? A kierunkowskaz sprawny, popatrzcie Państwo, do skrętu włączył, do zmiany pasa ruchu niestety nie. No ale jeżeli włączamy kierunkowskaz za późno, to tak byśmy go właśnie nie włączyli, bo i tak widać, że zmieniamy ten pas, że coś się dzieje, więc to już nic nie daje ten kierunkowskaz. Więc kierunkowskaz, który jest użyty z sensem, to kierunkowskaz włączony na tyle wcześnie, żeby inni mogli z tego skorzystać. No właśnie, z reguły kierowcy włączają kierunkowskaz za późno, ale są też tacy, którzy wyłączają go za wcześnie. Tak, nie do końca wiem, co kierowca tego Nissana Note myślał, no bo zmienił pas poprawnie na jeden, a potem wjechał na kolejny pas już niepoprawnie, bo bez kierunkowskazu właśnie wyłączył go, nie zmieniwszy jeszcze tam, gdzie chciał wjechać. Czyli dopóki nie zasygnalizujemy zmiany, która zakończy się na tym pasie, możemy oczywiście już w ostatniej fazie, jak ten pas już prawie jest zmieniony, wyłączyć. No ale jeżeli wyłączamy ten kierunkowskaz w momencie, jak jeszcze nie wjechaliśmy na pas, no to za wcześnie wyłączyliśmy. Także ja myślałem, że ten kierowca skończy na prawym pasie prowadzącym w ulicę Czarnowiejską w Krakowie, a okazuje się, że on skończył na lewym pasie. Nieumiejętność użycia kierunkowskazu. Tak dokładnie pokazaliśmy, jak należy zmienić pas ruchu. Pokazaliśmy straszne przykłady, jak tego nie należy robić. No to moim zdaniem kierowcy w całym kraju już wiedzą, jak to zrobić. Oby tak było i oby chcieli, bo też ważne są chęci. Sposób używania kierunkowskazów, czytelność naszej jazdy, no i właśnie sposób zmiany pasa ruchu, to świadectwo umiejętności kierowania po używaniu kierunkowskazów i sposobie zmiany pasa ruchu możemy ocenić jakość kierowania pojazdem.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.